Witamy w filmie Arno. Chciałbym dzisiaj przedstawić rekuperator wewnątrzścielny HR Wall. Kiedy potrzebujemy rekuperacji? Kiedy borykamy się z problemem zbyt dużej wilgotności w pomieszczeniu lub kiedy chcemy doprowadzić do wymiany powietrza z uwagi na komfort użytkowników. HR Wall sprawdzi się wtedy, kiedy nie mamy miejsca na tradycyjny system z centralą rekuperacyjną i z rozprowadzeniem kanałów wentylacyjnych, kiedy przestrzeń nad sufitem nam nie pozwala, lub kiedy po prostu chcemy szybko i łatwo zamontować rekuperację w naszym domu, biurze, innym pomieszczeniu użytkowym. Czyli oszczędzamy miejsce, oszczędzamy czas, oszczędzamy też pieniądze. Sprawdzimy teraz zawartość opakowania. Obudowa zewnętrzna wykonana z aluminium z izolacją akustyczną. Instrukcja obsługi w języku polskim. Naklejka z klapą energetyczną. Sama jednostka rekuperatora wraz z wentylatorem. Oraz zestaw kołków montażowych. Zajmiemy folię. Rura, w której znajduje się wymiennik, jest to rura teleskopowa z twardego i wytrzymałego materiału ABS. W środku znajduje się wymiennik ceramiczny w kształcie plastra miodu. Efektywnie oddaje ciepło, energię cieplną z zmienionego powietrza. Wentylator, możemy zdjąć obudowę zewnętrzną. Mamy dostęp do filtra powietrza, którego możemy czyścić pod wodą. Jednostkę wentylatora oraz szablon montażowy. Zdemonstrujemy podłączenie elektryczne wentylatora w rekuperatorze HR Wall. Demontujemy przednią obudowę. Filtr powietrza. Widzimy dwie śruby. Odkręcamy. Podważamy zatrzaski. I zdejmujemy obudowę. Przedstawimy sterowanie jednostkami HR Wall za pomocą dedykowanego sterownika HR Wall. HR Wall Control E. Na szynie zaciskowej numer 1 podłączamy po kolei zaciski 1, 2, 3 do odpowiednich zacisków w wentylatorze. 1, 2, 3. One są nazwane S1, S2, S3. Tak samo w drugim wentylatorze S1, S2, S3. Więc tu mamy 1, 2, 3. Uziemienie ground, widoczne tu i tu, podłączamy do środkowej szyny oraz dodatkowo spinamy zaciski dodatkowymi kablami. 1, 2. Szyna numer 2 zostaje nie podłączona. Tutaj podłączamy zasilanie do zacisków L i N. L i N podłączamy zasilanie 230 V. Odpalamy pierwszy bieg. Wyłączam. Drugi bieg. Wyłączam. Trzeci bieg. Teraz jednostki są synchronizowane i pracują w trybie naprzemiennym, czyli każda z jednostek co 70 sekund zmieni kierunek przepływu powietrza. Co zaobserwujemy za chwilę?
Wentylatory w obu jednostkach zmieniają kierunki obrotów i rozpoczynają kolejny cykl 70 sekund. Teraz zworki oznaczone H i B w obu wentylatorach oznaczają kierunek pracy. Ta zworka ustawiona jest w pozycji B, czyli wentylator nawiewa. Ta zworka jest ustawiona w pozycji A, czyli wentylator wywiewa. Kiedy następuje przełączenie, wentylatory pracują w odwrotnych kierunkach. Teraz możemy też wymusić na jednostkach pracę jednokierunkową. Przełączamy. Do celów prezentacji przygotowaliśmy box z jednostką HR Wall. W boxie możemy zobaczyć elementy zestawu rekuperatora, wentylator, ceramiczny wymiennik w kształcie plastra miodu oraz czerpnię zewnętrzną. Jednostka jest bardzo cicha, wydajna. Prezentowany model HR Wall 100 ma wydajność do 25 m sześciennych na godzinę. Jest też większy model HR Wall 150 o wydajności do 60 m sześciennych na godzinę. Oczywiście jednostkę możemy dopasować do szerokości ściany, do grubości ściany dzięki teleskopowej rurze. Widzimy, że teraz pracuje w trybie naprzemiennym. Zapraszamy do zakupów jednostek rekuperacyjnych Almor HR Wall. Dziękuję za uwagę.